Raz, dwa, trzy, a ty głośno i wyraźnie powiedz, gdzie jesteś i opisz to miejsce. Światło. Jesteś w świetle? Tak. Mhm. Rozejrzyj, tam są jakieś drzwi. Niebieskie coś, białe, niebieskie światło. Białe, niebieskie światło? To fajnie. Mhm. To się przybliż do tego światła, może to jest przejście tam, przybliż się. I mów, co się dzieje? Są tam jakieś drzwi czy przejście? Nie, tylko światło takie. Jak niebo. No to pięknie. Takie niebo. Mhm. Dookoła ciebie czy w jednym miejscu? Dookoła. Dookoła. No to dobrze. To ja teraz poproszę, może to jest specjalne miejsce dla ciebie, żebyś tam poczekała. Teraz ja poproszę twojego przewodnika duchowego. Światło się przedstawił. Proszę, żeby przyszedł na to spotkanie z Marią. Zapraszam serdecznie. I też zapraszam serdecznie mojego przewodnika duchowego Vesius, żeby był obserwatorem tej podróży i dodatkowym opiekunem. I witam Was. A Ty mów. Co się zmienia? Kto przyszedł? Co odczuwasz? I co się zmienia? Mario? Jakby to światło ciemniało troszkę. Mhm. No to jest wszystko jest tak, jak ma być. Odczuwasz, że ktoś przyszedł? Nie jestem pewna. A co odczuwasz? Spokój. Spokój, dobrze. No to jeszcze ja raz proszę. Przewodniku duchowy Marii, pokaż jej się wyraźnie. A ja teraz podnoszę twoje wibracje do tego miejsca i czasu. Podnoszę wibracje, podnoszę. Podnoszę twoje wibracje. Się przystosowują do tego miejsca i czasu, żebyś lepiej widziała i odbierała informacje, przekazy. I co się dzieje? Bardzo z daleka coś widzę, ale nie jestem pewna. Przybliż się, to się porusz teraz, przybliż się do tego miejsca, tam co widzisz. Z szybkością możesz się poruszać. Z szybkością się możesz poruszać, jesteś w całkowitym bezpieczeństwie. I już płyń tam do tego miejsca. Płyń. Nie mogę, bo wibruję cała. Wibrujesz cała, no bo to są te twoje wibracje. Jest dobrze, przystosowuję się. Oczy nie widzę nic. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wszystko jest dobrze. Ok? Co tam jest od dali? Co widzisz? Od mojego ciała światło, ale nic więcej nie widzę. Mhm. Jakoś z dołu światło widzę. Z dołu światło widzisz? Mhm. Dobrze, to ja teraz zobacz. Może tak ma być i ja teraz zadam pytanie dla twojego przewodnika duchowego. I ty będziesz słyszała odpowiedź. I przewodniku duchowy Marii, pytam się ciebie, czy już jesteś tutaj? Słyszę, że tak, ale tak. Go nie widzę. Przywitamy się, ty witaj, przywitaj go też, to nie musisz jeszcze go widzieć. Witam. Ja ciebie też witam serdecznie. Czy jesteś przewodnikiem duchowym światła, jak się przedstawiłeś ostatnio? Czy światłość, jak mam ciebie nazywać?
się do ciebie zwracać. Światłość. Światłość. Dobrze, zwracam się, światłość. To teraz ja się pytam, czy Vesius, czy jesteś tutaj? Mówię, że tak, ale nie widzę. To nie musisz jeszcze widzieć. Są, jesteś, masz piękną ochronę. To teraz ja poproszę, bo żeśmy rozmawiali na ostatnim spotkaniu, żeby Maria zobaczyła swoje poprzednie wcielenia, czy to na Ziemi, czy to na innej planecie, i chciała poznać swoje poprzednie życia. Ja policzę do trzech i proszę, żeby Maria się cofnęła do jednych z poprzednich żyć. Raz, dwa, trzy i już cofasz się do jednego z poprzednich twoich żyć. I teraz mów, gdzie jesteś, co się zmieniło. Niebo widzę. Niebo widzisz? Mhm. Słońce świeci? Nie. Nie? Jest to noc? Ale czy co to jest? Takieś... ani noc, ani nie widno. Tak, takie światło troszkę. Tak. Szarówka? Tak. Dobrze. Teraz spojrzyj na twoje stopy. Opisz twoje stopy. Masz coś na nogach? Nie. A co? Masz stopy? Nie. Nie widzisz stóp? Nie. Dobrze, to ja cię cofam jeszcze głębiej. Cofam cię jeszcze dalej i dalej. Raz, dwa, trzy, cofam cię. I jest, teraz. To teraz jest? Co się zmieniło? Mi się przesuwa, albo w miejscu stoję, nie wiem. Albo ty się przesuwasz, albo coś się wkoło ciebie przesuwa? Tak. Dobrze. Cofaj się. Przesuwa się do przodu czy do tyłu? Chyba do tyłu. Do tyłu. Cofaj się. Dalej. Cofaj się do tego miejsca, gdzie masz ciało. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. Jesteś w miejscu, gdzie już masz ciało. Z poprzednich. Z któregoś miejsca z poprzednich żyć. I ty se wybierasz, jesteś tylko obserwatorem tego zdarzenia, tego miejsca, tylko jesteś obserwatorem. I wszystko zobaczysz, będziesz przekazywała, co widzisz. Cofaj się. Już coś się zmieniło? Może zobaczysz, to będzie się zbliżała do jakiejś planety, czy do tej Ziemi. Jak się cofasz do poprzedniego z jednych żyć, to będziesz widziała. Coś się pokazuje, jakieś góry, czy góry, nie wiem, co to jest. Bardzo dobrze. Są do góry, widzisz? Na górze widzę. Jesteś na górze? Znaczy tak u góry widzę. Na górze widzę. I co widzisz? Opisz dokładnie. Ja się przesuwam gdzieś, ale nie wiem gdzie. Dobrze, przesuwaj się. Jesteś całkowicie bezpieczna, jesteś tylko obserwatorem. Przesuwasz się. Bez już jest przy tobie, twój przyjaciel duchowy.
czuwają nad twoim bezpieczeństwem, wszystko idzie dobrze, wszystko dobrze, cofaj się, opowiadaj, co tam się zmienia. Gdzie jesteś? Dalej jestem tak samo. To ja się pytam mojego przyjaciela duchowego Wezius. Proszę o informację. Gdzie teraz jest cofana Maria? Gdzie Maria teraz się cofa? Jakiego miejsca? Czy jest to jedno z poprzednich żyć? Będzie miała wgląd? Mówię, że tak. Dobrze. Czy to jest na naszej planecie, tutaj Ziemia? Że tak. Dobrze. No to ja teraz poproszę Ciebie, Światłość i Wezius, przenieść się szybciutko w jedno z poprzednich żyć, żeby Maria mogła mieć wgląd. Liczę do trzech. Raz, dwa, trzy. I to się dzieje, to bardzo szybko. I teraz zobacz, gdzie się znajdujesz w tej chwili. Widzę jakąś drogę, ale nie jestem tak, to nie wiem, droga czy coś, takie coś tam, gdzie mam głośno, iść, głośno. Gdzieś mam iść. Dobrze, to idź tą drogą. Idź prosto tą drogą i teraz spojrzyj na swoje stopy i opisz. Widzisz twoje stopy? Czuję, ale nie widzę. Czujesz? Czujesz, jak idziesz po tej drodze? Tak. Dobrze, to biegnij tą drogą. Biegnij do przodu, biegnij. I zobacz, gdzie ty idziesz. Jest coś koło ciebie? Rozejrzyj się. Jest tam jakaś przyroda czy coś? Co tam widzisz? Nic nie widzę. Nie wiem dlaczego, nic nie widzę. A drogę widzisz? Znikła. Znikła? A co jest koło ciebie? Tylko ciemno jest i taka troszkę jasno jest, ale ciemno. Dobrze, to ja cofam Cię do tego momentu, jak masz ludzkie ciało. Jesteś w ciele. Raz, dwa, trzy. Cofasz się i teraz jesteś w ludzkim ciele, w jednym z poprzednich żyć. I teraz czujesz, widzisz? Kim jesteś? Co tam jest? Co widzisz? Nie widzę nic. Ktoś mnie blokuje chyba. Nic nie blokuje ciebie. Nic nie blokuje ciebie. Masz odczucie, że masz ciało? Nie. Nie.
ty jeszcze jesteś w zawieszeniu duchowym. Proszę cię teraz, weź już, podpowiedz mi, w jakim miejscu jest teraz Maria? Słyszę, że w przemieszczeniu. W przemieszczaniu jeszcze? Tak, słyszę. Dobrze, no to przemieszcza się. Okej, to poproszę jeszcze o wzmocnienie tego przemieszczania się. Proszę was, przewodnicy duchowi, pomóżcie teraz Marii, żeby szybciutko się przemieściła z powrotem do tyłu. Do jednego z poprzednich żyć, żeby sobie obejrzała, była obserwatorem. I co teraz się dzieje, mów? Odczuwasz, przemieszcza się jeszcze? Tak? Jest teraz szybciej idzie? Do tego światła, tak? Się przemieszczasz? Dobrze, dobrze, do tego światła, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To dobrze. I do światła, i do światła, do światła, do światła. Czy masz wrażenie, że ty jesteś w tym tunelu porodowym? Gdzieś jestem właśnie, w jakimś tunelu właśnie, nie wiem co to jest. Odczuwasz ciałko, niemowlęce? Że masz, jesteś niemowlęcym ciałkiem? W tunelu jestem. Dobrze. To teraz bardzo szybko się to dzieje. Przesuwasz się bardzo, bardzo szybko przez ten tunel. Ja liczę do trzech. I wychodzisz z tego tunelu. Raz, dwa, trzy. Wychodzisz. I mów. Czujesz, że masz ciałko? Maria, opowiadaj. Spokój tylko czuję, nic więcej. Spokój? A wkoło ciebie? Co jest? Wejdź już, co to jest za miejsce? Gdzie jest w tej chwili Maria? Co dochodzi do ciebie? Co to jest za miejsce? Nie słyszysz nic? No to ja pytam się ciebie, światłość? Pytam się ciebie, światłość? Może ty odpowiesz? Tak, proszę odpowiedzieć, żeby Maria zrozumiała. Co to jest za miejsce? Gdzie jest teraz Maria? Ty wszystko słyszysz. Mówi, że w niebie. W niebie? On mówi tak. W niebie? Tak słyszę. Śmiać mi się chce. Maria jest w świecie duchowym, tak? W świecie duchowym?
Czy jest w tej chwili w przejściu między życiami? Słyszę, że tak, ale dobrze. Jestem pewna. Dobrze, to ty teraz, ty jesteś w świecie duchowym, obejrzyj teraz twoje ciało, zobaczysz, jak jest twoje ciało. I opowiadaj, oglądaj siebie, ty widzisz. W świecie duchowym ty wszystko widzisz. Opisz twoje ciało. Jak wygląda? Co czujesz? Jest to takie ciało gazowe, energetyczne, czy cielesne? Nie, cielesne nie. Cielesne nie. Jaki ma kolor? Jesteś jako chmurka, kulka, jako co? Jak by się widziała? Czy masz jakąś postać? Postać nie. A co to jest? Określ siebie. Zobacz. Spojrzyj przed tobą. Jest lustro i ty widzisz siebie w tym lustrze. Widzisz, po prostu widzisz twój wygląd i opisuj. To jest takie wizualne lustro. I to ci pomoże siebie samą określić. I opisz siebie. Jakaś energia. Energia? Jakie kolory ma? Takie niebieskie coś. Takie niebieskawe? Tak z dołu, tak na górę, tak promieniuje. No to pięknie. Nie wiem, co to jest, ale tak widzę. Ale to jesteś ty, widzisz samą siebie, tak? Tak myślę. Mhm, dobrze. No to teraz tam jesteś na jednym z poziomów duchowych. Teraz ja poproszę inne istoty duchowe z tego poziomu, żeby do ciebie przyszły i zapraszam na rozmowę. A ty obserwuj, kto się zbliża. Sama tam z pełną twoich towarzyszy duchowych. Są przewodnicy na pewno. Ja poproszę jednych z przewodników duchowych od Marii, żeby ktoś przyszedł na rozmowę. I co się dzieje? Przedtem widziałam takie wrota. Wrota? No to dobrze. Ale teraz mi znikło. No to jeszcze raz spojrzyj. One nie zniknęły, one tam są, tylko odwróciło ci uwagę. I jeszcze raz liczę do trzech. Powracasz do momentu, gdzie widzisz te wrota. Raz, dwa, trzy. I jest, te wrota są. Widzisz? Stoisz przed tymi wrotami. Widzę jakieś postacie, ale nie jestem pewna. Nie rozważaj, nie rozmyślaj na tym. Widzisz postacie, podejdź do tych postaci, przywitaj się. Ja też witam serdecznie. I zaraz dowiemy się jeszcze więcej. I ty sobie będziesz wszystko też przypominała. Czuję się tam dobrze? Normalnie. Nie boję się, tak jest okej. Okay. Czujesz się, jak już znasz to miejsce? Jest ci znajome? Tak mi się wydaje. Dobrze. No to podchodzisz do tych istot duchowych. Przywitaj się. Witam. Gdzie jest Maria? Proszę o odpowiedź. Wy wiecie, istoty duchowe. Poproszę wpierw o odpowiedź. Witam was. Dziwne, słyszę, że uniwersum. Uniwersum. Dobrze, niech tobie dziwne nie będzie. Jesteś w uniwersum. Tak słyszę, że ja nie wiem, co dobrze, jest. Odpowiadaj tylko to, co do ciebie dochodzi. Nie rozważaj nad niczym.
Czy to jest uniwersum duchowe, gdzie jest Maria w tej chwili? Czy materialne? Słyszę, że materialne. Materialne, dobrze. Co to jest za miejsce, gdzie teraz witacie się z Marią? Proszę o informację. Czy jest jakaś planeta? Słyszę, że planety, ale co? Co to jest za planeta? Proszę odpowiedź. Słyszę, że Wenus, ale to nie jestem pewna. Wenus, nie rozważaj na tym, tylko nie, podajesz. Ty tylko przekazujesz, to słyszysz, nic więcej, tylko przekazuj. Okej, dobrze. Przekazuję tylko. Dobrze, tylko przekazujesz. Mhm. To znaczy się, że Maria na planecie Wenus po prostu była, miała wcielenie. Czy dobrze rozumiem? Słyszę, że tak, aż mam dreszcze teraz. Dobrze, dobrze, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Dobrze, 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 wszystko dobrze, wszystko dobrze. Maria, wszystko dobrze. Wszystko jest dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Czy była istotą męską czy żeńską? Jaką istotą była w tym wcieleniu? Słyszę, że męską. Męską. No to fajnie. Proszę teraz, ty jesteś tylko Mario, jesteś tylko obserwatorem. Jesteś tylko obserwatorem. Spokojnie, spokojnie. Jesteś tylko obserwatorem. Jesteś tylko obserwatorem. Dobrze, dobrze. Rozejrzyj się po tej planecie. Rozejrzyj się teraz. Teraz widzisz bardzo dobrze. Widzisz teraz dobrze? Widzisz dobrze? Ciepło mi jest tylko. Bardzo dobrze. Macie tam ciała takie duchowe na tej planecie? Są tylko ciała takie duchowe więcej? Tak. Opisz to ciało, ty widzisz. Opisz ten wygląd, opisz. Takie światła widzę. Proszę, co widzisz? Światła widzę. Światła? Świetliste to są postacie? Tak. Świetliste postacie. A możesz rozróżnić jakieś rysy czy coś? Możesz rozróżnić? Przyglądaj się. Przyglądaj się tym istotom. Tam dużo jest tych istot duchowych? Tak? Całość widzę jakoś dziwnie. Nie widzę tak dokładnie. Proszę? Nie widzę tak dokładnie, tylko tak całość widzę. Energię taką widzę. No to bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Jest bardzo fajnie. To teraz tak. Czy ja, z kim ja mogę rozmawiać tam? Poproszę o jedną. Ty tylko jesteś obserwatorem. I przekazujesz, co słyszysz. Tylko jesteś Maria, jesteś tylko obserwatorem. Ja poproszę jedną istotą duchową z planety Wenus i cieszę się bardzo. Poproszę tutaj, żebym mogła porozmawiać. Czy jest ktoś, z kim mogę rozmawiać? Tak, ale nie widzę. Masz odpowiedź tak, tak? Mam odpowiedź, że tak. Dobrze, to witam Ciebie serdecznie. To pytam się, czy masz jakieś imię? Jesteś na tej planecie Wenus. Kim jesteś? I witam Cię jeszcze raz. Z kim ja rozmawiam? Głesius czy coś, nie wiem. Głesius. No to nie wiem, co takie Głesius. Odpowiadaj tylko to, co do Ciebie dochodzi. Nic. Głesius. Głesius, witam Cię serdecznie, Głesius. Kim jesteś na tej planecie Wenus? Jaką rolę spełniasz? Słyszę, że przewodnik. Przewodnik czego? Słyszę, że mój. Twój przewodnik. Mhm. Czy tam żyjecie w grupach, czy co to jest za cywilizacja? Jedność, słyszę. Jedność. Jakie zadanie tam spełniacie na tej planecie Wenus?
Jakie zadanie spełniacie? Nic nie słyszę. Dobrze, jeszcze raz. Żyjecie na tej planecie, tak? Jako istoty duchowe. To są wasze ciała, tak? Tak. Mhm. Czy to jest duża cywilizacja wasza? Słyszę, że tak. Mhm. Co wy robicie na tej planecie? Jakie jest wasze zadanie? Czy wasze życie? Słyszę pokój. Nie wiem, co to znaczy. Pokój, dobrze. Nie rozważaj, odpowiadaj tylko. Ja tylko mówię, co słyszę. Dobrze, mów tylko, co słyszysz. Ale pokój dla kogo? Dla nas. Dla waszej cywilizacji, tak? Tak. Mhm. Możesz opisać mi tą planetę Wenus? Żyjecie na zewnątrz tej planety, czy wewnątrz, czy jak to się odbywa? Żyjemy w środku, słyszę. Żyjecie w środku. Mhm. A jak żyjecie? Proszę opowiedz mi troszeczkę z waszego życia. Podobnie jak mi tutaj. Podobnie jak? Jak tutaj, tak słyszę. Jak tutaj, to znaczy podobnie jak na Ziemi? Niezupełnie. Niezupełnie. Dobrze, czy macie tam jakąś architekturę? Budownictwo? Inne. Słyszę inne. Inne. Jest tam też jakaś natura, przyroda? Nic nie słyszę, energię tylko słyszę. Energię, dobrze. Energie są, dobrze. Jakie zadanie spełnia Słońce dla waszej planety? Jaką rolę odgrywa Słońce? Słyszę przyjaciel. Przyjaciel, dobrze, dobrze. Tylko słyszę. Dobrze, tylko ty przekazujesz dalej, co słyszysz. Mhm. To ja się pytam, jaka jest długowieczność tam waszej cywilizacji na planecie Wenus w porównaniu do ziemskich lat? Długo. Wieczność. Wieczność? Ale kiedyś odchodzicie z tych ciał energetycznych? Opuszczacie też ciała energetycznie? To tak jak umieranie? Słyszę, że nie trzeba. Nie trzeba. Czy Maria jest jednym towarzyszem z was tam w tej chwili, gdzie ona jest? Słyszę, że tak. Tak. No to znaczy się, ona teraz jest w ciele ludzkim, ziemskim, w ciele człowieka. Tak. To jak się znalazła w ciele człowieka? To jest, co ona żyje, to ona, spokojnie, Maria, spokojnie, Maria, dobrze, 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 spokojnie, Maria, spokojnie, jesteś tylko, Maria, spokojnie, spokojnie, oddychaj spokojnie, już dobrze, wszystko jest dobrze, dobrze jest dobrze, 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 jesteś tylko obserwatorem, dobrze, czy to jest macierzysta planeta Marii? Tak. Wenus, tak? Tak. Czy ona tam wiecznie żyje, tak? Tak. A jakie zadanie teraz ma tutaj na Ziemi do spełnienia, żeby przyszła? Pomagać. Pomagać? Dobrze. Pomagać ludziom? Tak. No to ma piękne zadanie. Piękne zadanie ma. Dobrze. Mhm. I czy macie na planecie Wenus też jakieś odżywianie? Czy odżywiacie się czymś? Czy odżywiacie się czymś na planecie Wenus? Tak? Miłością, tak słyszę. Miłością. Mhm. Nie, tak czy, słyszę. To ja się teraz zapytam, czy dlatego Maria ma takie pragnienie, żeby się odżywiać praną? Czy to jest to, co w sobie zatrzymała jeszcze z pobytu tak. W tej? Tak? Tak. Mhm. Mhm. Ma to tęsknotę. Maria, masz tak. Tęsknotę teraz, tak? Tak? Odczuwa... Co odczuwasz, jak tam jesteś? To wszystko odbierasz. Co? Tak. Co czujesz, Maria? Miłość. Miłość czujesz? Mhm, dobrze. Miłość. Czy tam są też partnerzy? Żyją też jako partnerzy tam te istoty? Tam jest jedność. Nie wiem, co to powiedzieć. Jedność. A czy tam w ogóle rodzą się też, jest tam też potomstwo, się rodzi? Jak to się tam odbywa? Tam
jest jedność, miłość, razem, wspólnie, wszystko jest. Dobrze, ale są tam też małe istotki? Dzieci się rodzą jak na ziemi? Nie wiem, czy się rodzą, ale widzę coś takie. Dobrze, no to teraz informacje dostaniemy. Dobrze. Jak to się odbywa, że tam, że są, tak, ja mówię dzieci, małe dzieci, rodzą się tam się też dzieci w waszej cywilizacji? Rodzą się też? Czy jak powstają? To coś inaczej jest. Dobrze, no to co jest inaczej? Ja liczę do trzech, ty masz wszystkie informacje, jesteś tylko przekaźnikiem i obserwatorem. Raz, dwa, trzy, ty wszystko wiesz, informacje masz. Spokojnie, spokojnie, ciesz się na to, ale spokojnie, spokojnie. Emocje są radosne, ale jest dobrze, wszystko jest dobrze. Ja się pytałam, jak to się odbywa, to potomstwo tej cywilizacji, jak to się dzieje? Ty masz teraz wszystkie informacje. To jest energia, tak słyszę. Energia. To energia. Potomstwo powstaje z energii? Tak. A do tego potrzebna jest też para, męska i żeńska? Nie. To jak to powstaje? Siłą tworzenia, czy jak to powstaje? Jak ja to mogę zrozumieć na mój ziemski rozum? Siła jakaś jest. Jaka siła? Mhm. Słyszę, że boska. Jakaś boska siła. Korzystacie z boskiej siły? Tak. Dobrze, jakie zadanie Słońce dla was spełnia? Radość. Radość. Czy kontaktujecie się z innymi cywilizacjami kosmicznymi? Czasem. Czasem. To co się znaczy? Jakie zadanie ma ten kontakt? Do wymiany informacji, czy do... Słyszałam, cywilizacyjny jakiś. Cywilizacyjny jakiś? Tak się słyszę, cywilizacyjny. Mhm. A dlaczego planeta Wenus jest czerwona? Ma kolor czerwony. Czy coś... Nie mam odpowiedzi. Nie masz odpowiedzi? Mhm. Czy tam teraz, jak jesteś na... Mamy kontakt teraz z tą istotą, tak? Przedstawiła się. Tak. Dobrze. To ja poproszę, czy macie informacje o tej planecie Ziemia? Mówi, że tak. Jakie macie informacje? Proszę o podanie. Pytam się, słyszę ochrona jakaś, nie wiem co to znaczy. Ochrona. Jakaś inna cywilizacja ochraniają Ziemię? Tak. Co to są za cywilizacje? Słyszę, że energetyczne, coś takie słyszę. A dlaczego ochraniacie Ziemię? Dlaczego ochraniają Ziemię? Słyszę, że zagrożona. Zagrożona jest. Przez co? Cywilizacje. Przez cywilizacje jakie? Złe cywilizacje. Złe? Mhm. A znacie te cywilizacje? Spokojnie, spokojnie. Jakie to są cywilizacje te złe? Znacie je, tak? Tak. Dobrze. Mają nazwę? Słyszę, że Anunnaki. Tak słyszę, nie wiem co to znaczy. Anunnaki, słyszysz? Tak. Mhm. A skąd oni się wzięli? Skąd oni są? Z ciemności. Z ciemności? Tak? No a co oni są? To tylko Ziemię sobie wybrali za cel? Nie. Nie? A co? Inne planety też. W tym Układzie Słonecznym? Tak. A co chcą z tymi planetami robić? Słyszę, że zawładnąć. Zawładnąć? A już oni zawładnęli jakimiś? Próbują. Próbują cały czas? Mhm. Mają przeszkody. Mają przeszkody? Kto im przeszkadza? Światłość. Światłość? No to pięknie, ja się bardzo cieszę. Ja jestem ziemianką i Maria jest teraz tak samo w ciele ludzkim i to cieszymy się bardzo z tego. Jest ludzkość zagrożona, człowiek zagrożony jest? Tak. Dobrze. Co się stanie z człowiekiem, jak przyjdzie do wielkich zagrożeń? Przyjdzie jakaś pomoc dla człowieka na Ziemi? No, nie. Nie? A co jest z duszami człowieka? Słyszę, że mają się sami udoskonalać. Udoskonalać się mają, człowiek ma sam? To znaczy, że człowiek już ma... Że dostał tyle energii, że musi widzieć. Tak słyszę. No ale dużo ludzi tego nie widzi. To znaczy, że jest nich czas. Nie jest ich czas? A tych ludzi, którzy widzą i jest ich czas, co to się znaczy?
Będą oświeceni, tak słyszę. Będą oświeceni? To znaczy, że przejdą gdzie indziej ich dusze, czy jak to? Czy jak mam to rozumieć, czy może cieleśnie przejścia gdzieś będą? Nie mam odpowiedzi. To ja teraz, nie mam, dobrze, to ja teraz się spytam, wy wiecie, bo jesteście istotami duchowymi, cywilizacją na Wenus, to ja się spytam, czy jest coś takiego otworzone jak druga Ziemia, odpowiednik do tej planety Ziemia? Czy jest coś takiego otworzone, czy stworzone już? Planować. Nie wiem, co słyszę. Plany. Instrukcja, plany, coś takiego słyszę. Już coś takiego jest? Tak? Tak. A kto w tym wspomaga? Czy jest jakaś specjalna przestrzeń nachodzenia się światów, czy przestrzeni? Międzygalaktyczna przestrzeń. Międzygalaktyczna? Coś takie słyszę, coś takie. Mhm. Ta międzygalaktyczna. Ja nic z tego nie rozumiem, ja tylko powtarzam. Jakie cywilizacje czy galaktyki, no galaktyk to może źle powiedziane, bo dużo cywilizacji jest w jednej galaktyce, to jest masy cywilizacji różnych. Tak. Jaka cywilizacja jest przyjazna dla Ziemian, dla człowieka i dla Układu Słonecznego? Wy znacie te cywilizacje? Słyszę, że nie teraz. Nie teraz? Takie coś słyszę. Przepraszam, ja takie słyszę. Dobrze, nie przepraszaj. Nie teraz. To, co słyszę, tylko nie teraz. Dobrze, a dostanę tą informację w następnym spotkaniu? Słyszę, że zobaczymy. Tak, słyszę. Ma być to tajemnicą jeszcze? Tak. Mhm. Dlaczego, żeby nie... Nie ściskam, przepraszam. Jest dobrze, nic, jest wszystko dobrze, dobrze. Spokojnie. Dobrze, już tą informację zostawiam. Nie dopytuję się. Przepraszam, że zapytałam. Jeżeli nie teraz, to... Nie teraz. Dobrze, okej. To ja bym poprosiła... Czy... Dziękuję. To ja dziękuję się za tą odpowiedź. To ja poproszę, czy ta planeta Wenus, czy w tym istnieje tak jak teraz jest, czy od samego początku w tym samym, w tej samej materii, w tej samej egzystencji, czy cały czas jest ta sama, czy były jakieś zmiany też na tej planecie? Słyszę, że były zmiany. Z jakiej przyczyny? Kataklizmu jakiegoś. Kataklizmu. Czy to była przyczyna kosmiczna, naturalna, czy za sprawą jakiejś cywilizacji? Nie mam odpowiedzi. To znaczy, że nie mogę się o to pytać? Nie mam odpowiedzi. Ale odczuwasz tego przewodnika, tak? Tak. I jak odczuwasz, jak ja go pytam? Bardzo jest serce ma do ciebie, takie jest otwarte. Dla mnie? Tak. Cieszę się, dziękuję za to. Dziękuję. I przepraszam się już z góry, jestem bardzo dociekliwa. Wy mnie znacie, że ja pytam dużo. I jeżeli nie mogę dostać... Aż mam dreszcze, on też dziękuję. I jeżeli... Ja się cieszę, że możemy ludzkości przekazać informacje. Czy wiecie o tym, że ludzkość potrzebuje tych informacji teraz? My wiemy, ale nic nie możemy zrobić. Ale poprzez przekazywanie informacji, prawdy, ludzkość się dowiaduje. Nie zawsze możemy powiedzieć wszystko. A kto decyduje o tym? Czy może i czy nie? Kto może? Decyduje ktoś o tym odgórnie? Tak. A czy wam jest znane słowo Bóg, czy źródło boskie? Boskie źródło. Boskie źródło? Mhm. Tak, Maryja jest związana z tym. Związana z tym? Jest dobrze. Spokojnie. Maria, spokojnie. Spokojnie. Jest dobrze. Już jest dobrze. Dobrze.
Dobrze. Czyli Maria jest przekaźnikiem, tak? Jest powiązana, tak? Jest przekaźnikiem, tak? 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 Dobrze. Przekażę informacje, tak? To chodzi o miłości. Dobrze, Maria, spokojnie. Ty jesteś całkowicie spokojna w tej chwili. Jesteś radosna i spokojna. Ciało twoje na energię w tej chwili nie może reagować. Ciesz się z tego. Teraz poznałaś twoje istnienie, tak jak pragnęłaś tego. Jest wszystko dobrze. To ja się pytam, czy Maria z waszej planety Wenus, czy kilka razy już schodziła, miała życia na Ziemi? Tak. Czy ciągle, jakie misje miała w tym? Pomóc. Dobrze. Czy Maria zna czasy Atlantydy na Ziemi? Tej słynnej historii Atlantydy? Czy zna historię? Czy przebieg? Przejściami? Nie wiem, co to znaczy. Przejściami? Dobrze. To teraz, Maria, ja policzę do trzech. Ja poproszę, informacja ci się wyoszcza. Ty dostajesz informacje, przepływają przez ciebie. Ty masz je w sobie. I teraz, jeżeli masz te informacje o czasach Atlantydy tu na Ziemi, to poproszę, że będziesz przekazywała całkiem spokojnie, jako obserwator, tylko raz, dwa, trzy. I teraz, jeżeli masz informacje o czasach Atlantydy tutaj na Ziemi, masz te informacje w sobie? Przenośnie. Ty wiesz, co to znaczy przenośnie i to poproszę. Tak, słyszę, przenośnie. Dobrze. Czy mogę poprosić, co się stało z tą cywilizacją na Atlantydzie? Ona skądś przybyła, tak? Z kosmosu, tak? Ta cywilizacja, która... Słyszę, że tak. Dobrze. Czy możecie powiedzieć, z jakiej galaktyki przybyli? Ta cywilizacja, która się osiadła na Atlantydzie i nazwali się jako Atlanci. Nie wiem, co ja słyszę, ale słyszę plejady jakieś. Plejady. Dobrze. Plejady. Dobrze. Plejadanie. Co to znaczy? Jest to pokojowa. Czy plejadanie są pokojową cywilizacją? Nie tylko? Są różne cywilizacje? Tak. Mhm. Czy już plejadanie tutaj z tej dobrej, która czyni dobro, czy kontaktują się tutaj z ludźmi na Ziemi? Tak. Tak? Aż mam ciarki teraz. Dobrze. Był taki znany, czy jest Bill Mayer, to jest jego taki przydomek w Szwajcarii. Czy ci dobrzy plejadanie z nim się kontaktowali? Słyszę, że Bill tak. Tak? Że Bill, okej. Okay. Mayer, nie tylko Bill. Bill, bardzo dobrze. W Szwajcarii jest to? Nie wiem, nie słyszę, że... Dobrze, ale mieli kontakty z nim, tak? To, co, słyszę, że tak. To, co on przekazuje do dzisiaj, to znaczy się, że to jest prawdą, tak? Nie wiem, tak słyszę, że mają kontakt. Bardzo dobrze. Mhm, bardzo dobrze. Czy z Plejad też tutaj pomagają tak. ludziom? Tak. Czy oni... Plejady pomagają i przeszkadzają. A to jest walka między nimi po prostu? Tak, ludzie, którzy... źle poinformowani, przechodzą na ciemną stronę Plejad. Mhm. Słyszę, ja nie wiem, co ja mówię, ale... Dobrze, przekazuj. A ci ludzie, którzy są zabierani, czy porywani, jak można powiedzieć, tutaj z ziemi, przez Plejadan, tak? To są przez tych dobrych, czy przez złych? Ja nie wiem, słyszę, przez złych. Przez kich? Złych. Przez złych? Tak słyszę. Mhm. Ja nie wiem, co ja mówię, ale tak słyszę, się utwierdzić. Dobrze, to jeszcze raz się pytam. Tutaj na Ziemi, już ten temat poruszyłam, ginie bardzo dużo ludzi bez śladu. Dzieci bardzo dużo ludzi, w tysiącach, mówimy o tysiącach. Czy jest to za przyczyną cywilizacji z Plejad? Tak. Dobrze, dlaczego ci ludzie są zabierani z ziemi, czy porywani, dzieci, człowiek? Słyszę różne przyczyny. Jakie przyczyny? Ja bym prosiła o, żeby to było coś konkretnego już. Zdobywają informacje. Od ludzi? Tak. Na co potem z nimi robią? Z
tymi ludźmi? Ja słyszę transformację, ale nie wiem, co to znaczy. Dobrze, transformacja. Znacie w inne miejsce? Tak. I co robią tam na tej... czy to jest na jakąś inną planetę, czy jakąś przestrzeń, gdzie transformują? Słyszę to i to. To i to? Tak. Planeta i przestrzeń. Planeta więcej chyba słyszę. To znaczy, że cieleśnie są... Może przestrzeń, może to jest... Nie wiem, co to znaczy. Może to jest planeta przestrzeń. Nie wiem, tak czuję. Czy ci ludzie żyją dalej tam? Tak czuję, że tak. To nie są mordowani? Czy zabijani? To może jest niezrozumiałe moje pytanie. Może moje pytanie głupie. Czy w ludzkich ciałach, czy są transformowani na tą inną planetę, czy przestrzeń? Tak. Przestrzeń, tak. W biologicznym ciele? Słyszę tak i nie. Tak i nie. Czy przechodzą jakieś te ciała, przechodzą jakieś zmiany, transformacje? Tak, dusze. Słyszę, że dusze. Nie wiem, co to znaczy. Mhm. Nie mam pojęcia. Ale... Ale ciała też. Ciała też. Także jedno i drugie. Tak słyszę. To znaczy się, czy to jest robione... Transformacja duszy i ciała. Czy to jest robione w dobrym? Czy to jest robione w dobrym? Mówi, dla człowieka? Mhm. Mówi, że dobrym. Czy część Plejadan to jest tak samo działa dla ciemnej strony? Można to zobaczyć? Działa na działa. Ale głośno? Działa na też, ale nie mają dostępu na ciemną stronę. Znaczy nie mają, nie wiem jak to powiedzieć. Tak słyszysz. Pragnę słowa. Nie ma potrzeby. Na ciemną stronę, tak. Ale oni... Interesować się ciemną stroną. Aha, ciemna strona to jest coś całkowicie innego. Coś innego, tak jak zła nie mają potrzeby, nie mają potrzeby tym się interesować. Słyszę zabrudzenie czegoś tam, nie wiem. Czy... Nie, ale to mi o to tylko chodziło, że jak część cywilizacji, a to z Plejadą, to jest różne cywilizacje, że też w złym działają, tak? Że przeciwko. A ludzie są winni sami. Ludzie tak słyszę. Winni? Winni. Cywilizacja winna jest. To ja powracam do Atlantydy. Czy do Atlantydy czasów to była przyjazna cywilizacja z Plejad, która się osiadła na Ziemi, tak? Tak, ale zaszkodziła im inna. Inna. Tak słyszę. Zanim ta cywilizacja zeszła na naszą planetę, czy było już życie w ciałach fizycznych też człowieka już tam, w tamtych czasach na Ziemi, zanim z Plejad zeszli? Słyszę, że były aniołowie najpierw. Najpierw aniołowie energetyczne. Znaczy energia była, a potem słyszę manipulacja, Ziemia, nie Ziemia. Ziemia. Słyszę Ziemia. Tak. Ludzie pomieszane. Coś. Zamieszanie. Tak jak te cywilizacje zeszły, to znaczy, że jeszcze człowieka nie było na Ziemi. Tak. W ciele biologicznym. Mhm. I oni po prostu rozmnażali się, tak? Tak. W naszym pojęciu. Tak. I potem zeszły inne cywilizacje też, tak, tutaj? Tak, im była manipulacja czegoś tam. Słyszę DNA, nie wiem, co to znaczy, z tym, co związane jest. DNA. Mhm. DNA. Takie laboratoria powstały. I robili to doświadczenia po prostu na tych... Tak, to jest ciemna strona jakaś. Mhm. Która manipulacja... Czy to jest ta ciemna strona Anunaki, które są nazywane? Tak, słyszę niewolnictwo
Anunaki i niewolnictwo. Mówi, Gracjano, wiesz. No ja wiem, ale ja bym chciała tak... Tak mówi, Gracjano, wiesz. Nie trzeba mówić o tym. Ty wiesz. A ludzie dowiedzą się z czasem. Ja nie wiem. Ja mówię o ciebie teraz. Ja w tej chwili się dowiaduję. Dobrze, to jako cywilizacja duchowa na Wenus, to wy macie też informacje na bieżąco o naszej planecie Ziemia. Człowieka, tak? Tak. Żadna ingerencja. Ingerencja? Żadna. Tak, słyszę, żadna ingerencja. My. No, że wy nie możecie ingerować. To ja o tym wiem. O to nie chciałam pytać. Tak, słyszę. I dziękuję już do przodu za odpowiedź. Czy wy wiecie, jaki stan wód się zmienił na tej planecie Ziemia? Anunaki. Ludzie, Anunaki. Zmienili wody też? Wszystko. To się znaczy wszystko? W jakim sensie? Powietrze. Powietrze? Tak. Powietrze zatruwane? Tak. To znaczy, że Anunaki chcą wymieść człowieka z Ziemi? Pozbawić tej planety? Związane jest DNA. Słyszę DNA. Dobrze, to ja teraz się spytam. Z DNA, to znaczy, że to człowiek ma... Manipulacja, nie wiem. Ale człowiek ma od nich DNA też? Dzisiejszy człowiek ma ich od nich jakąś część DNA z genetyki i oni domagają się człowieka jako ich własność. Tak. Oni stworzyli tego dzisiejszego człowieka. Część. Część. Która część jest należy do nich tak ogólnikowo? Mózg. Proszę? Mózg. Mózg. Tak słyszę. Nie wiem, co to znaczy. To oni znowu chcą zaingerować w ludzkim mózgu? Manipulacja. A dlaczego chcą? Co chcą? Pogorszyć czy polepszyć? Pogorszyć. Pogorszyć? Żeby zniewolić? Tak. Żebyśmy wrócili do epoki małp? Wrócili do poprzedniego... słyszę milionów lat. Słyszę milionów, milionów lat. Ale wy wiecie to przecież, że stanie się to, czy nie? Ludzie. Ludzie, tak słyszę, ludzie. Ludzie muszą być... otwarci. Świadomi tego? Świadomość, tak. Słyszę świadomość. Dobrze, my mówimy o Anunakach. Skąd oni są? Z jakich galaktyki czy z planety? Skąd oni są? Skąd pochodzą Anunaki? Czy to jest... To słowo Anunaki to jest tak, żeby ułatwić mi to znaczenie, bo tutaj jest w języku ludzkim to używane. Czy oni mają jeszcze inną nazwę? Kosmiczną nazwę. Słyszę, że ciemna strona. Anunaki, ciemna strona. Tak. Dobrze. Skąd mają jakąś tam galaktykę, jakieś miejsce, gdzie zamieszkują, czy? Jeżdżące. Jeżdżące mają. Tak, no, słyszę. Są podróżnikami, nie? Wojownikami, niszczycielami. Są podwładną ziemią. Ziemią. A dlaczego oni, ich ziemia zainteresowała? Co oni chcą tutaj? Słyszę, że złoto, bogactwo. Minerały? Minerały. Słyszę, że... Słyszę... Nic nie mogę powiedzieć. Dobrze, ale na innych planetach nie ma takich bogactw mineralnych, jak tutaj na tej planecie, czy też są? Nie masz. Może nie wolno nam o tym głośno mówić. Dobrze, bo... Bardzo dobrze. Zostawiamy to. Słyszę, że nie mam dostępu. Słyszę, że nie wszystko jest... Wolno do przekazania. Powiedzenia. Dobrze. Akceptuję całkowicie i przepraszam się za to, jeżeli... Nie szkodzi, Gracjano. Dobrze. Jest spokojnie. Jesteś tylko przekaźnikiem i obserwatorem. Spokojnie, Maria. Maria, spokojnie. Dobrze, bardzo dobrze. Wszystko idzie dobrze.
Jesteś w całkowitym bezpieczeństwie. Bardzo dobrze. Dziękuję. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Mhm. Chwileczkę musisz zastanowić, żeby takie prawidłowe pytanie zadać, bo nie chcę nic zakłócić w tych informacjach. Ciepło czuję od ciebie. Bardzo dobrze. Dobrze. Teraz już jest koło mnie. Weź już jest? Cieszę się. Weź już. Mojego przewodnika czuję też. Dobrze. Dziękuję. To ja się pytam teraz ciebie, istota duchowa, bo imienia MIG nie mogę teraz zatrzymać. Pamiętasz, Maria, z kim ja rozmawiam? Z Wenus? Graviolis, Gravius, już nie pamiętam. Nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam. Dobrze, to... Pan mówi, że to jest nieistotne, podane. Jąkam się, bo to mówi, że to śmieje się, że to nieistotne jest. Dobrze, dobrze. To my jesteśmy wszyscy światłością, tak jak Maria posiada światłość. Dlatego jest nieważne, jak się nazywamy. Dobrze. Maria ma światłość. To ja ciebie się pytam, istoto duchowa, czy tobie Vesius jest znany? Tak. Tak? Tak mówi. To nieznany w uniwersum, w całym uniwersum. Nie mam odpowiedzi. A jak odczuwasz ty? Jak reaguje na to? Vesius? Tak. Vesius uśmiecha się spokojnie. Dobrze. No bo... Bardzo okay. Widzę go, piękny jest. Podobny trochę do Jezusa. Takie ma włosy, takie. Ja mówiłam kiedyś, czy to falowane, kręcone, to są takie. Falowane. Takie, to tak, bo mi ciężko nieraz sobie powiedzieć. Dobrze. To jest Jezus, tak? Dziękuję. Cieszę się, że Maria poznała. Cieszę się też. Prawdziwe pochodzenie. Dziękuję. Wie, skąd jest i dokąd powraca. Dziękuję. Mówi, że powtórzyć, że jestem światłością. Tak mówić. No bo to jest twoja prawdziwa egzystencja, esencja twojego istnienia. Nie wiem, powtarzam, co słyszę. Dlatego twój przewodnik duchowy jest też jako światłość, który cię... Teraz wiemy dlaczego i skąd. No to jest bardzo fajnie, bardzo ciekawe. To ja się zapytam teraz, czy z waszej cywilizacji, z Wenus, czy kontaktują się, ale mówię o istotach duchowych, nie o tych, którzy się wcielają tutaj, po prostu rodzą się, czy kontaktują się też z ludźmi, z człowiekiem tutaj na tej planecie, na Ziemi? Czy są bezpośrednie też kontakty z ludźmi, czy to jest tylko mitos? Słyszę, że wybrane osoby wysyłają na Ziemię. Tak, do wradzania się, żeby się mają się urodzić w ciała fizyczne, tak? Tak mam to rozumieć? Dobrze. Ale czy te istoty duchowe komunikują się z człowiekiem bezpośrednio? Tak. Telepatycznie? Dlatego czuję światło, muszę to powiedzieć, bo czuję z tyłu zawsze światło, takie jak ciągle myślę, że mi słońce na plecach świeci na mnie, oświetla mi drogę, a to właśnie teraz widzę, że to moje światło. Dobrze, to ja ciebie proszę teraz, przewodniku z tej, z Wenus, czy Wenusjanie, czy jaka cywilizacja między wami się nazywa, ma nazwę? Wenus. Wenus. To ja poproszę taką podpowiedź teraz dla Marii. Mario, to jest dla ciebie odpowiedź. Ty słyszysz i to jest o tobie chodzi. Maria chce spróbować odżywiać się słońcem. Czy w tym ciele fizycznym człowieka, czy... Nie słońcem, praną. No, praną, właśnie. Słońce jest moja
pomoc, to znaczy słońcem jestem połączona. Dobrze, czy w ogóle ma to sens, że chce spróbować? Bo ona ma ciało fizyczne ziemskie. Chcesz, że próbuj. Próbuj. Jest to bezpieczne? Chcesz, że tak. Czy to dla wszystkich ludzi jest bezpieczne? Nie. Ale się boi. Dlatego ją odrzuca z powrotem. Próbowała co? Rany. Nie jest pewna, tak? Bo ma to ciało fizyczne, to biologiczne. Ciało biologiczne i ma. To znaczy się, lepiej, żeby została przy tym pożywieniu, które cały czas tam praktykuje, tak? Musi sama wiedzieć. Mhm. Wiesz, Mario, teraz? Tak. Jesteś tego świadoma teraz, tak? Tej tak, odpowiedzi? Dziękuję. Bardzo dobrze. Mhm. Trzymaj się tego i nie wchodź tam w takie różności, co nie potrzebujesz, tak? Tak? Tu masz teraz bardzo bezpośrednią informację. Dziękuję. Mhm. To teraz ja poproszę jeszcze tutaj, jak to jest takie reunion, zebranie, nie? I weź już twój przewodnik duchowy i mamy tą cywilizację z Wenus. Cieszę się bardzo, że to jest dla mnie wielka przyjemność. Cieszę się też bardzo. I teraz ja pytam się, czy wam jest znana cywilizacja, którą człowiek nazywa Sharaki, a to jest niedobra nazwa? To jest cywilizacja z dużymi głowami, z bardzo dużymi oczami, czarnymi, skośnymi. Czy wam jest znana? Inna cywilizacja, słyszę tylko. Inna cywilizacja? Tak, słyszę. To znaczy, nie nazywają się Sharaki, tak? Nie. To jest, oni mają inną nazwę, no to ja o tym wiem. Nie wiem, może zapytać, może mi odpowie. Dobrze, to ja poproszę się, czy możecie przekazać dla mnie osobiście też, jaką nazwę w rzeczywistości ma ta cywilizacja właśnie, o której ja teraz chcę zapytać. U was, jaką nazwę oni mają? Bo Sharaki na pewno nie, to jest tylko... Sharaki nie. Tak. Czy dowiem się prawdziwej nazwy tej cywilizacji? Ja słyszę dziwne, przepraszam, słyszę... Nie mów, budowniczy, coś słyszę, coś takiego... Budowniczy, a co budownicy? Coś takiego słyszę, co to nic wspólnego z ludźmi jest. No dobrze, jakie zadanie ma ta cywilizacja? Technika. Technika? Czy mają też z genetyką wspólnego? Są to też genetycy? Inżynierowie czy tak z ludzkiego? Eksperymentują. Jakaś inżynieria. Inżynieria. Mhm. Czy ta... Inżynieria, którzy... Tak? Nie są tacy jak ludzie i ludzie się ich niektórzy boją albo nie. Mają się ich bać? Nie mają się ich bać. Oni po prostu nie mają tak jak ludzie. Nie mówię o emocjach, nie mówię o uczuciach. Jesteśmy zaprogramowani ekstra uczuciami, żebyśmy padali na dno przez angst. Przez cierpienie, on przez strach. To my jako ludzie. I dlatego dochodzimy. I Maria w takiej sytuacji była. A kto to zaprogramował? Ten? To wszystko są śli. Energia ciemna. Nie ma źli i dobrze. A ta cywilizacja, tak, tych z dużymi głowami. To oni w to w dobrym chcą pomagać człowiekowi. Oni nie są ani dobrzy, ani źli. Oni nie mają takich określeń, dobrzy czy źli. Oni są swoją cywilizacją. No ale oni, szkodzą oni, człowiekowi? Nie szkodzą. Oni nie wiedzą, czy szkodzą, czy nie szkodzą. Oni nie mają uczuć, nie mają emocji. Oni po prostu, to nie jest jak maszyny, coś takiego. Ale mają ciała jakieś tam biologiczne. Czy mają też wiedzę kosmosu i wszechświata? Bardzo dużą wiedzę mają. Dobrze.
Czy już tutaj mieli jakieś wypadki na Ziemi? Czy oni z tymi spotkami, czy pojazdami kosmicznymi, czy przylatują też na Ziemię, lądują? Słyszę, że tak. A dlaczego? W jakim celu? Czy macie tę informację? Słyszę, że ciekawość. Ciekawość rozwoju. Nie wiem. Na tej planecie. Słyszę ciekawość. Nie wiem, co to znaczy. Ciekawość. To teraz jeszcze mam takie pytanie. Czy wiecie o tych przypadkach, Wezus, proszę Ciebie też o odpowiedź, że dużo jakichś informacji jest, że na Ziemi, na jakichś kontynentach są znajdowane martwe zwierzęta, krowy, konie czy jakieś inne i to niby jest sprawka jakiejś cywilizacji z kosmosu, która pobiera próbki, wyciąga krew i tak dalej. Czy to jest prawda? Żeby zmienić pytanie. Nie wiem dlaczego. Mam zmienić pytanie? Inaczej mam to pytanie postawić? Sformułuj, proszę, inne pytanie. Inaczej mam zapytać. Tak słyszę. Dobrze. Tutaj, na tej planecie Ziemia, są znajdowane martwe zwierzęta, jak krowy czy konie. I po prostu wycięte są u niektórych jakieś organy, czy próby, czy i krew nie jest znajdowana. Czy jest Wam wiadomo, jaką macie informację, kto to robi? Połączenie, słyszę. Połączenie? Tak. Czy to jest inna jakaś obca cywilizacja, która przylatuje i to robi? Słyszę, że tak. A w jakim celu? Zabijają zwierzęta, czy biorą? Słyszę, udoskonalenie. To znaczy, oni biorą jakieś tam próby? Doświadczenie, a doskonalenie. Udoskonalanie przez doświadczenie? Nie wiem, coś takiego słyszę się. To nie. Doskonałość. Chcą udoskonalać zwierzęta przez te branie tych cząstek ich, przez genetykę, komórki? Ja nie wiem, ja tylko powtarzam, to nie moje słowa, ale słyszę. Dobrze. Ale słyszę ludzi. Ludzi? Społeczeństwo ludzi. Głośno? Ludzi, słyszę ludzi. Ludzkość. Przez to ma być ludzkość udoskonalona? Cały czas jest doskonalona. No ale co ma z tymi zwierzętami do czynienia? My jesteśmy jedność. To znaczy, że oni chcą zwierzęta udoskonalać też? Genetycznie czy... I do tego potrzebują po prostu cały czas jakichś komórek, tak? Nie mam tego genetyków. Odpowiedzi. Dobrze, zostawiamy. To, co im dostajesz, to zostawiamy. Wycofuję się, przepraszam. To tylko była taka ciekawość. Dziękuję. Dobrze. To Wam też jest wiadomo, że tutaj po prostu ludzkość ze sobą nie zgadza się. Zobaczymy tylko. Wybaczycie tylko. Mhm. Czy znacie wyniki tego razem bycia tych różnych ludzi tutaj na Ziemi? Znacie jaka końcówka tego wszystkiego? Do czego to dojdzie? Tak. Dostanę odpowiedź, będę bardzo wdzięczna. Nie. Nie dostanę odpowiedź? Tak słyszę, nie. I to twardo. A kto to mówi? Nie wiem. Co mi dał tą odpowiedź? Proszę, powtórz, wiesz. Był to Wezus, czy był ten przewodnik duchowy z Wenus? Wenus. Z Wenus. Mhm. Dziękuję.
To ja też dziękuję. Odpowiedzi nie akceptuję w pełni, wiem dlatego o tym. Dlatego tak może stanowczo powiedział. Nie? Tak, bo to jest znowuż ciekawość Gracjany. Muszę powtórzyć. Tak? W krótkim czasie. Dowiemy się, ludzko się dowie, tak? Czy w krótkim czasie. Czy tutaj Gracjana też być może dowiesz się w krótkim czasie. Mm-hmm. Poprzez właśnie takie sesje, tak? Poprzez sesję. Mm-hmm. Dziękuję, że jesteś. Wesjesz. Dziękuję, że jesteś. To ja dziękuję też, dziękuję, że jesteście wszyscy. I dziękuję za to, że jest bardzo możliwe, że możemy bardzo rozmawiać. Wesjus, to teraz jeżeli dziękujesz się za to, że ja jestem, że współpracujemy razem, to ja mam do Ciebie teraz prośbę. Chodzi, to jest moja osobista prośba. Przed paroma dniami stało się bardzo coś dziwnego. Ja wypuszczam ostatni raz psy na dwór, zamykam drzwi wejściowe. Rano przy otwarciu drzwiach pod drzwiami leżał koc i poduszka. Co się stało? To jest sprawa niezrozumiała i do dzisiaj tego nie mogę pojąć, więc proszę odpowiedź. Ty wszystko wiesz, czuwasz nade mną. Proszę odpowiedź. Maria, przekazuj. Co się stało? Koc i poduszka były w sypialni. Jak się znalazły przed drzwiami wejściowymi? Słyszę, że wiadomość. Jaka wiadomość? Od kogo? Od kogo? Przełożonych, nie wiem, coś słyszę. Otrzymasz wiadomość. Ja otrzymam wiadomość? Przełożonych. Ale kto wyniósł ten kod i poduszkę? Musi zobaczyć. Kto? Mówi, że nie ma wglądu. Tak słyszę, nie ma wglądu. Nie ma wglądu? No to ja poproszę Cię, kiedy ja się dowiem? Zobaczysz za chwilkę? Będę wiedziała, czy w następnej sesji? Mówi, że nie teraz. W następnej, tak? Sesji? Będziesz wiedział, Wesjus? Dasz mi... Bo to jest cierpienie, nie wiedząc, co się w zakluczony dom i coś w sypialni jest wynoszone przed drzwi wejściowe, nie? To jest jedno wielkie nieporozumienie. Przekazuje mi wiadomości jakieś. Dobrze. I ty przekazuj. Maria, głośno i wyraźnie. Weź już to mówi? Tak. Dobrze, to teraz mów. Teraz już proszę, powiedz. Mów głośno i wyraźnie teraz. Mówi, że nie muszę się martwić, że jesteś ochroniona, jakaś przestroga. Przestroga? Nie, ale nie musisz się martwić, nie musisz sobie tym głowy zawsze mieć taką... Przestroga, to znaczy, że co, jakaś informacja przyjdzie, czy wiadomość, czy co? Czy o co chodzi? Przyjdzie informacja. Nieprzyjemna? Nie dla Ciebie. Nie dla mnie. Dobrze. Nie dla Ciebie. Mhm. To jeszcze weź już, proszę Cię, opiekuj się moim czarnym koteczkiem maleńkim, który jest niewidomy. Tak. I będę wiedziała, czy będę po... Jesteś ochroniona. Jeszcze dodaj, jesteś ochroniona. Jesteś dobrze, ochroniona. I teraz ja jestem ciekawa, czy naprawdę ludzie są na tyle, mają miłość, masz którzy będą wspierać, żeby jego uratować po prostu. Ale on mówi, że masz oczy mieć otwarte. Mhm. Wesjusz mówi, że masz oczy mieć otwarte. Staram się cały czas mieć. Ale spać muszę tak samo od czasu do czasu, Wesjusz. Ale i tam nie śpię, tylko moje ciało. Z kocem się nie martwę. To ja to mówię, to nie ja mówię, tak? Dziękuję, Wesjusz, dziękuję. Tak. Dobrze. Czy jest coś jeszcze ważnego? Jakiś przekaz od Wenus, istot duchowych? Bardzo poproszę. I chodzi, żebyście przekazali teraz z tej okazji dla człowieka,
przekaz, informację. Będę się bardzo cieszyła. Przez Marię. Ty słuchaj i powtarzaj. I zapraszam do przekazu informacji dla ziemian. Będzie coś, tak? Czekam. Kto chce przekazać od was, z waszej cywilizacji, dla człowieka, tutaj, ziemianina? Jesteśmy sąsiadami, jakby nie było w tym układzie słonecznym. Widzę światłość. Inną światłość, widzisz? Inną istotę. Witam Ciebie serdecznie. Czy przychodzisz, żeby przekazać coś dla nas z ziemian? Jakiś przekaz od Was z Wenus? Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy za pozdrowienie. Jakąś informację, która... która ucieszy ludzkość. Mówi, że jesteśmy boskimi osobami. Że boskimi istotami, tak? Tak. Człowiek jest. Tak. Że dobrze. Jesteśmy boskimi osobami, ale w ciałach. I mamy być... przyjąć to cały czas. Że jesteśmy... O tym myśleć. O tym myśleć i wiedzieć, że jesteśmy duszami. Nie wciągać się w negatywne rzeczy. Pilnować, myśleć tylko sercem. Dobrze. Przestać manipulowaniem być. Słuchać swojego serca. Instynkt, bo każdy ma to genetycznie w duszy. Instynkt. Akceptować wszystko. Akceptować wszystko? To co się znaczy? A ja nie chcę wszystkiego akceptować. Bo mi coś jest niedobrze, czy mi nie pasuje, to nie akceptuję. Wchodzisz w negatywne energie. A żeby nie wchodzić w negatywne energie, tak? Jeżeli się angażujesz, wchodzisz w negatywne energie. Jeżeli się... To jest siła energii. To jest tylko siła pozytywna i negatywna. I nie ma pozytywne, negatywne. Są takie i takie. Tak samo na Ziemi. Ten Kim Tian. Jest Yin też negatywne. Nie ma, jest wieja. Musimy wyjść wszyscy z dualizmu. Dlatego musimy tylko być ze sobą i obserwować wszystkich. Nie może być dobro i zło, tylko w jednym kierunku, w dobrym trzeba iść, tak? Nie trzeba mówić o źle, bo wciągasz w siebie w to zło. Właśnie. Dobrze. Jeżeli w tym jesteś, zostaniesz na wieki. Tak słyszę. Dobrze. I nie będziesz wciągnięta w negatywne negatywność. Dobrze. Jeżeli to jest już wszystko, bo jest czas, tak. Żeby Maria powróciła. Dziękuję. To wszystko. To ja dziękuję Wam serdecznie, kłaniam się i pozdrawiam od nas wszystkich ziemian, naszych przyjaciół z Wenus. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że od Was jest tutaj. Dziękuję. Maria, ta istota. I cieszymy się na przekazy. Zawsze na przekazy. I dobrze, Ty się pożegnaj. Przyjrzyj się, rozejrzyj się jeszcze raz. Rozkoszuj się tym momentem, tym bycia na Twoim poziomie, planecie. Przytulajcie się tam, pozdrawiajcie się i podziękuj się też. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
zabierz z sobą wszystkie informacje i zapamiętaj. Jesteś energią. Tak, gdzie byłaś, co słyszałaś, co widziałaś, wszystko zapamiętujesz. Wszystko zapamiętujesz. Pożegnałaś się już? Tak. Jesteś gotowa do powrotu? Tak. To światłość i Wezius poproszę. Tak, teraz dziękuję Wam. Odprowadźcie teraz na to miejsce, gdzie Maria przejdzie do tu i teraz. I Ty powracasz, powracasz Ty, powracasz Ty, powracasz Ty. Ja dziękuję też się wszystkim. Dziękuję. Jestem już. Jesteś. Dziękuję Ci Wezius serdecznie za to, dziękuję, że uczestniczyłeś. Bardzo, dziękuję światłość, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Bądź zawsze przy mnie i pomagaj mi. Tak. I teraz mam pytanie. Mamy następne spotkanie z Marią? Jak chcesz. Mhm. Maria, chcesz? Tak. Dobrze. To umawiamy się na następny raz. Ja ustalę to z Marią, a Ty i tak słyszysz mnie, wiesz o co chodzi. Wezius. To będę prosiła o przygodę. Słyszę, że jeszcze mówisz, że z Marią jest troszeczkę, bo tak nie jest w stanie. Ja to tak mówię. Tak, to słyszysz. Po polsku to słyszę. Tak. Z wizualizacją jest po prostu tak, jak jest i jest jej ciężko. Dopiero jak przy następnych. Energia jest dopiero jak widzi, to jest u siebie. Mhm, dobrze. A to odbiera więcej energetycznie, jak obrazowo po prostu swoim wzrokiem z Wenus po prostu, tak? Pracuje jeszcze. Tak, tak. Tak właśnie, dziękuję. No to niech to zostanie, bo to potrzebuje ten energetyczny wzrok więcej jak tutaj ziemski. Ziemski dlatego, potrzebuje tylko na jakąś tam chwilę, a tam. Dlatego czuję światło z tyłu, złote światło ode mnie. Dlatego myślę, że zawsze słońce świeci z tyłu, a ciemne chmury są. Mhm. Dobrze. To jeszcze raz Wam dziękuję serdecznie. Światłość tak samo za opiekę nad Marią, tak? Tak. Poproszę o dajcie energię, żeby jej te lęki, żeby odeszły. Poproszę o to, to zrobimy też w następnej sesji. Poproszę i dziękuję za ciekawe informacje, za piękną podróż i za opiekę. Jeszcze raz. Głowa mnie ciśnie, zjeżdżam troszkę, nie wiem co się dzieje. Zjeżdżasz, dobrze. Jak to się mówi, spadasz. Dobrze. Ja będę odliczała od 5 do 1. Jesteś gotowa? Pożegnałaś się już? Odeszli przewodnicy? Czy jeszcze jesteś? Maria? Nie wiem, czuję coś, jakąś energię teraz. Czujesz jakąś energię? Przygląda się, kto to jest? Jakaś inna? Piękną energię czuję. Mhm. Od kogo ta energia przychodzi? To jest pytanie. Odpowiedź wpływa do Ciebie. Z mojej planety. Z Twojej planety? Wysyłają Ci energię? Pięknie przyjmujesz tą energię. Przyjmuj. Piękna energię. Jaki kolor opisz? Złoty kolor. Piękny. Okej. Dobrze. I teraz powracasz. Przewodnicy tu nasi już odeszli? Nie widzę ich. Nie widzę się. Dobrze, to już żeśmy się pożegnali. To już po prostu ta przestrzeń się zamyka, kontaktowa. A Ty jesteś gotowa, tak? Gotowa do powrotu? Gotowa? Tak. Dobrze, będę odliczała od 5 do 1. I Ty powracasz do Twojego ciała. Powracasz. 5, 4, nogi czujesz. Energia życia wpływa w Twoje nogi. Czuj. Poczuj Twoje nogi. Czuj. Nogi. Halo, nogi, już dobrze. 3 ręce. Podnoś. Dobrze. 2, całe ciało, ruszaj całym ciałem. Ruszaj, okej. I 1, witaj tu i teraz. Otwierasz oczy. Halo, Wenusianko.
Jak podróż była? No, piękna była teraz podróż. Ja z muchami miałam walkę. O! Piękna była podróż. Wiesz, kim jesteś? Wiem. Tak jak widzę, energię widzę tylko. Czułaś, co się z twoim ciałem działo, czy? Ja czułam tylko energię, która... A trzepało twoje ciało, to aż jak inni powiedzieli, padaczki dostawałaś. To jest właśnie ta energia, która... To jest tylko energia, ja ciało nie czuję, ja nie widzę ciała. Na tą energię reagowałaś? Ja tylko energię widzę. Nic nie widzę. Nie wiem, jak to Ale odczułaś to negatywnie, to czy pozytywnie? Jak odebrałaś to? W poprzedniej negatywnie odczułam, a teraz nie, teraz piękne. Co negatywnie odczułaś? W poprzedniej co? No, nie rozumiem. Jak w poprzednią sesję miałam, to negatywnie odczułam. Aha, no nie, to na początku, tą ciemną, z tej ciemnej strony, co było, ale to już ja poszło. Miałam blokady, ale ja nie miałam zawsze te blokady, bo ja czułam, że mnie ktoś chroni. Zawsze mnie chronili. I czułam, tylko przychodził... Ale nie tą energię, którą ciało reagowało. Skąd ta energia była? To była z Wenus. Czułaś stamtąd, byłaś po prostu doładowywana, tak? Doładowywana, tak. Co się z muchami dzieje? Mamy gorąco, widzisz, raz uciekają do cienia. Jak chłodu na dworze, to do ciepłego wchodzą. Też odwrotnie. Energia, która...